Cześć, mnie z tej strony. Cześć, mnie z tej strony. Słuchajcie, jest środa. Jestem trochę zmarzony chorobą, dlatego mogę brzmieć niezbyt ciekawie. Może mi się coś ulewać albo wypadać, ale nie przejmujcie się. Na razie póki co jeszcze nie wysyłam wirusów drogą elektroniczną. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, szeroko pojęty temat bezpieczeństwa osobistego obywateli. Odnośnie prawa do posiadania broni również, ale odnośnie tego, co jest zapisane w Konstytucji. Ci, którzy znają moje filmy, wiedzą, że ja wielokrotnie już wypowiadałem się na temat prawa do posiadania broni. Wiedzą również o tym, że wśród moich znajomych, tych, którzy siedzą mocno w temacie dostępu do broni, jest wielu byłych funkcjonariuszy, byłych żołnierzy, obecnych funkcjonariuszy, obecnych żołnierzy, instruktorów strzelectwa, no po prostu fachowców. I większość z nich uważa, że moje podejście i moje zdanie na temat prawa do posiadania broni przez obywateli, rypy, jest zbyt radykalne. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja uważam, że prawo do bezpieczeństwa osobistego obywatela powinno być zagwarantowane konstytucyjnie, a nie jest. Na pewno o tym wiecie, no bo przecież tak głośno jest ostatnio o konstytucji, że zapewne wiecie o tym, że czegoś takiego nie ma zagwarantowanego w konstytucji, że obywatel nie ma zagwarantowanego prawa do bezpieczeństwa osobistego w naszej konstytucji. Uważam, że powinno tak być. Prawo do bezpieczeństwa osobistego powinno być gwarantowane konstytucją i artykuł zapisany w konstytucji powinien wyczerpywać w tym momencie całkowicie kwestię prawa dostępu do broni, prawa do posiadania broni przez obywatela. Jeżeli taki zapis by istniał, jaki, to zaraz wam mniej więcej przytoczę na podstawie zapisów ustawy zasadniczej, tej pierwszej, która powstała w Polsce. I jeżeli taki zapis by istniał, to nie byłoby w ogóle tematu. Ja uważam, że prawo do posiadania broni, jakiejkolwiek broni, oczywiście mówię o broni strzeleckiej, nie mówię o broni rakietowej czy artylerii i tak dalej, powinien posiadać według mnie każdy obywatel, który ukończy któryś tam rok życia, prawdopodobnie obywatel, może być obywatel dorosły, czyli 18 lat ukończa, i automatycznie takie prawo powinien nabywać. Że jeżeli chce, może sobie iść do GS-u i może sobie kupić przykładowo karabin maszynowy. Jak na przykład M60 w Teksasie w Walmarcie. Jak dzisiaj oglądałem na YouTubie, jak pan sobie kupił w Walmarcie M60. Powinien obywatel polski mieć takie prawo i zgodzę się z tym, że powinny być ograniczenia, ale nie w dawaniu tego prawa, tylko powinny być ograniczenia, które podtrzymują to prawo, czyli po prostu można by było takie prawo odebrać komuś. Jeżeli ktoś na przykład by ocipiał, ewentualnie dokonałby przestępstwa, brutalnego przestępstwa przeciwko czyjemuś zdrowiu lub życiu, przestępstwa związanego z przemocą, wtedy zgadzam się z tym, że pozwolenie to prawo obywatelskie, podstawowe, jeżeli ono by było zagwarantowane w Konstytucji, powinno takiej osobie być odebrane. I to jedyna reglamentacja by była tego prawa do posiadania broni. Jedyna reglamentacja dostępu do broni. Nie wiem dlaczego tak bronią się przed tym nawet ci, którzy walczą o poszerzenie dostępu do broni w Polsce, walczą o powszechne prawo do posiadania broni, uważając, że ja jestem zbyt radykalny. Kompletnie tego nie rozumiem. Jeżeli będziemy stawiać argumenty, że przecież Polacy są tacy sfrustrowani, zaraz by się zaczęli zabijać na ulicach. Słuchajcie, no dalej by się zabijali Polacy na ulicach, tylko teraz być może zamiast młotków używaliby bardziej humanitarnej broni palnej. Prawo do bezpieczeństwa osobistego powinno być zagwarantowane konstytucyjnie. Nie ma tak. Raz jedyny w naszej historii ustawa zasadnicza, konstytucja konkretnie 3 maja, ta pierwsza konstytucja, której tak głośno się obchodzi co roku, tylko ta właśnie konstytucja gwarantowała, słuchajcie, swoim obywatelom wolność i bezpieczeństwo osobiste. Ważne jest to słowo osobiste. W tej konstytucji było napisane, że
szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i sprawowanie posług, ojczyźnie, honor, sławę itd., itd., nade wszystko zaś prawa, bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej, własności gruntowej itd., itd., itd. Pisze w Konstytucji 3 maja, dalej jest napisane, iż dlaczego bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność komukolwiek sprawa przynależną jako prawdziwy społeczności węzeł, jako źrenice wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostawały mieć chcemy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Pamiętajcie i zauważcie, że tu cały czas jest mowa o bezpieczeństwie osobistym i wolności osobistej obywatela, no tutaj szlachta, no bo szlachta to byli obywatele, prawda? Bezpieczeństwo osobiste. Z czym to się również łączyło? Łączyło się z tym, że obowiązki obywatelskie, prawa obywatelskie powodowały również obowiązki obywatelskie i dysponentami tej siły, tego prawa odnośnie całego państwa, prawa do bezpieczeństwa, byli ci właśnie, którym państwo gwarantowało wolność i bezpieczeństwo osobiste. Oni mogli o to sami zadbać. To jest bezpośrednie nawiązanie do tego, że mogli posiadać broń, prawda, w tamtych czasach. Co na samym końcu pisze Konstytucja 3 maja? To jest bardzo ważne. Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, czyli niczym innym nie jest, jak tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, jak bardzo różni się współczesna konstytucja, która obowiązuje teraz. Rzeczpospolita, artykuł 5 naszej obowiązującej konstytucji. Rzeczpospolita Polska, nie kurna obywatele, naród i tak dalej, strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium. Zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Takie pierdzielenie, to środowisko musieli wpierdzielić to. Bezpieczeństwo obywateli, nie bezpieczeństwo osobistego. Tutaj państwo kieruje i państwo ma bronić, a obywatel jest bezwolnym, kurna, to jest bezwolny motłoch, którego trzeba chronić, bronić, państwo się ma tym tylko i wyłącznie zajmować. Z obywateli zdjęta jest odpowiedzialność jakakolwiek za państwo według naszej współczesnej, panującej nam konstytucji. To jest bardzo ważne pytanie. Ile ludzie są w stanie poświęcić swojej własnej wolności w imię bezpieczeństwa? A ile są w stanie poświęcić swojego bezpieczeństwa w imię wolności? Jeszcze raz powtórzę. Ile są w stanie ludzie poświęcić swojej wolności w imię bezpieczeństwa, a ile bezpieczeństwa w imię wolności? Dlaczego to mówię? Dlatego, że najstarsi górale wiedzą, że nie jest możliwe jednoczesne zapewnienie przez organy państwowe bezpieczeństwa jednostce przy jednoczesnym zapewnieniu jej wolności. Obywatel we współczesnej konstytucji nie jest, według współczesnej konstytucji, nie jest człowiekiem wolnym. Państwo ściska go za gardło, państwo mu nakazuje, państwo mu będzie zapewniać bezpieczeństwo. Państwo ma go chronić, a on generalnie ma wykonywać polecenia państwa i być posłuszny, tak? Nie ma, według naszej konstytucji, nie zależy od niego wiele rzeczy. Nie ma
obowiązków wobec państwa, tak jak było w Konstytucji 3 Majowej, że to on dostawał od nich wolność i bezpieczeństwo osobiste, a w zamian w razie czego miał ojczyznę bronić. Tutaj ojczyzna ma bronić. Ojczyzna sterowana przez tych bubków, którzy wygrywają wybory w tak nieuczciwej ordynacji wyborczej. Według tak nieuczciwej ordynacji wyborczej. A oni będą decydować, czy ty jesteś bezpieczny, ile ci wolności zarąbać. Przypominam wam cały czas, już często to mówiłem, wypowiedź Waszczykowskiego, który swego czasu był ministrem spraw zagranicznych. Jak przed wyborami, w których PiS wygrało, Waszczykowski powiedział, że państwo może być opresyjne w stosunku do obywateli, żeby wypełniać swoje zadania. Dlatego nie chcą zgodzić się na to, żeby obywatelowi oddać jego podstawowe prawa do bezpieczeństwa osobistego. Nie chcą, żeby obywatel według prawa mógł przeciwstawić się próbie ograniczenia jego własnego bezpieczeństwa oraz wolności osobistej. Nie ma się co oszukiwać, nasza konstytucja jest konstytucją do zmiany. Problem polega na tym, że będą ją zmieniać ludzie, jeżeli im się uda w ogóle, to będą ją zmieniać ludzie, ci, którym nie zależy na tym, żeby obywatele stanowili jakąś siłę tutaj w społeczności, w społeczeństwie polskim. Zmiany w konstytucji będą wprowadzane przez ludzi, którzy chcą ograniczyć zainteresowanie obywateli polityką, własnymi prawami. Stąd cały czas odrzucane projekty kolejnych zmian w ustawach o broni i amunicji. Stąd pieprzenie o tematach zastępczych typu przerywanie ciąży, aborcje i inne tego typu rzeczy. A temat bezpieczeństwa osobistego obywateli oraz wolności osobistych obywateli jest pomijany. Jest pomijany. No dlaczego? No dlatego, że żadnej władzy nie zależy na tym, żeby obywatele byli świadomi, iż w innych, że są ładowani przez konstytucję w pupę po prostu. Według konstytucji nie mamy prawa do bezpieczeństwa osobistego. To bezpieczeństwo ma nam zapewnić państwo. Przypominam wam o wydarzeniu, zdaje się, z Białegostoku, sprzed paru dni, czy to dzisiaj było, gdzie nożownik zaatakował ludzi przed komisariatem policji. Policja jakoś, kurwa, nie była w stanie ich obronić. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że ja nie dożyję w Polsce takich zmian, no chyba, że wybuchnie jakaś wielka wojna i tak się cały system rozwali. Nie dożyję jakichkolwiek zmian, w których obywatel by zaczął być traktowany poważnie, dlatego że politycy, tworząc prawo, ograniczają prawa i wolności obywatelskie cały czas w sposób mały, niezauważalny. Przypomnijcie sobie o ustawie dotyczącej obrotu ziemią. To jest jedno z ograniczeń wolności obywatelskich, prawda? Mam jak najgorsze zdanie o polskim sądownictwie, mam jak najgorsze zdanie o polskich politykach ze wszystkich stron. Mam jak najgorsze zdanie o debilach w koszulkach Konstytucja, którzy bronią takiej szmaty nic nie wartej, która jest antyobywatelską wydmuszką. Uważam, że jako obywatele nie istniejemy. Nie ma w Polsce świadomości obywatelskiej. Ludzie dają się prowadzać na pasku przez telewizyjnych wieszczów z obu stron, z TVP czy z TVN-u. Stają się wyznawcami jakichś, kurwa, partii. A wystarczyłoby troszeczkę pownikać w historię, poczytać, jak to wygląda w krajach, które są bardziej wolne. Zastanowić się, czy chcecie, żeby ktoś decydował za was o podstawowych sprawach w waszym życiu, o waszym bezpieczeństwie na przykład osobistym. Jesteśmy bezsilni. Jeżeli państwo postanowi, coś się zaczyna dziać, niepokoje społeczne, nie wiem, kurna, zaraza, krach na rynkach, państwo wprowadza stan wyjątkowy i na przykład w celu uspokojenia sytuacji wysyła swoje lotne brygady
które będą czyścić teren z niepokornych ludzi. Zobaczcie, co się dzieje w Wenezueli. Wenezuelczycy zostali najpierw rozbrojeni, a teraz państwo robi z nimi porządek. Powiem wam, że odczuwam wielki smutek, że minęło tyle lat od tak zwanego odzyskania wolności. No, odzyskaliśmy wolność, bo przestaliśmy być państwem satelickim ZSRR. Fizycznie odzyskaliśmy wolność, mentalnie jesteśmy nadal zniewoleni. I prawnie jesteśmy nadal zniewoleni. Przykro mi, że minęło tyle lat i nic się nie zmieniło. I boli mnie serce. Na razie, cześć.